Szanowni Państwo, zwiększamy program 500+ do 800+. Cofnijmy się 8 lat wstecz, kiedy kończył się rząd Ewy Kopacz, rząd Donalda Tuska. Pensje były 100% niższe i to pensja minimalna, i to pensja średnia, krajowa. Wówczas 500+ to było rzeczywiste, bardzo poważne wsparcie dla rodzin. To było wsparcie, które bardzo wiele rodzin, tutaj szczególnie na terenie Pomorza Zachodniego, na tych byłych terenach popegeerowskich, bardzo wiele rodzin wyciągnęło ze skrajnej biedy. Umożliwiło równy start dzieciom. Umożliwiło wyciągnięcie wielkiej części naszego społeczeństwa ze skrajnego ubóstwa. Dzisiaj właściwie skrajnego ubóstwa w Polsce, między innymi dzięki tym programom, ale również dzięki reformom rządu Zjednoczonej Prawicy w Polsce, no po prostu nie ma. Możemy mówić jeszcze wiele o najróżniejszych wskaźnikach, takich jak bezrobocie. Wiele osób atakowało program 500+, mówiąc, że Polacy dostaną 500 zł, przepiją, nie będą pracować. Dzisiaj bezrobocia właściwie nie ma, bo Polacy pracują, praca w Polsce się opłaca. Za rządów Donalda Tuska 2 miliony ludzi wyjechało z kraju. Dzisiaj do Polski chcą przyjeżdżać ludzie z całego świata i Polacy wracają bardzo często z emigracji. Dlatego, że wreszcie tutaj opłaca się żyć, ale również dlatego, że jest tutaj po prostu bezpiecznie. Rodzina na pierwszym miejscu i dlatego ten program 800+.